Cześć, jestem Agata Jakuszko, jestem rysownikiem konferencyjnym. Rysuję słowa na żywo, to znaczy jeżdżę po konferencjach i obsługuję także wydarzenia online. Dlatego dla mnie najważniejsze jest w sprzęcie, który wykorzystuję, jego wydajność, jego mobilność i to, jak szybko moje pomysły z głowy przekładam na wersje digitalowe, cyfrowe. Więc w tej krótkiej recenzji podzielę się z Wami swoją opinią, swoimi pierwszymi wrażeniami dotyczącymi sprzętu Surface Pro 7, czyli tabletu, laptopu 2 w jednym, z perspektywy osoby, która prowadzi biznes, czyli coś dla osób, które są związane z biznesem i cenią na przykład efektywność, ale też z perspektywy twórcy, ponieważ ja zawodowo tworzę infografiki biznesowe, więc pokażę Wam, na jakie rzeczy zwracam uwagę w przypadku pracowania właśnie na tym sprzęcie. Spójrzmy najpierw na to, co widać na pierwszy rzut oka. Czyli mamy sobie tablet. Tablet, który ma szerokość ekranu 12,3 cali. I teraz jak to się ma w stosunku do innych tabletów? Ja do tej pory pracowałam na tablecie, który ma 12,9 cali, więc powierzchnia robocza wcale nie jest dużo mniejsza. Szczerze, ja tej różnicy nie odczuwam, zwłaszcza, że pracuję na tabletach rysunkowych od 10 lat i już testowałam 19-calowy, 10-calowy. W związku z tym uważam, że ten 12,5, tak jak w przypadku tego sprzętu, to jest takie idealny kompromis między właśnie tymi różnymi wielkościami. I teraz to, co jest fizycznie i zewnętrznie, co od razu rzuca nam się w oczy, to, że w przypadku naszego tego sprzętu... Jak on jest taki czuły, jest taki cudowny. To nie jest tylko tablet. To jest znacznie więcej. Z mojej perspektywy sam fakt, że jest wykonany tak solidnie z takich materiałów, no to już kwalifikuje ten sprzęt do półki typu prestiż. To, co uwielbiam w nim, uważam, że jest ogromnym atutem, to jest wbudowana tutaj podkładka, dzięki której, która odchyla się pod różnym stopniem, pod różnym kątem. Zobaczcie, czyli można pracować na tym tablecie w taki sposób, że na przykład prowadzimy konferencję, tutaj myślę o tej perspektywie biznesu, zacznę od właśnie tej perspektywy biznesu, czyli prowadzimy sobie konferencję i od razu widzimy doskonale wszystko, co się dzieje, to jest ekran PixelSense, w związku z tym wiemy, że tutaj mamy tą jakość gwarantowaną, odwzorowanie kolorów fenomenalne, jeżeli chodzi też o bardzo miłą taką rzecz, która mnie uwiodła w tym sprzęcie, to jest po pierwsze to, że w zależności od tego, jakie światło jest w otoczeniu, to te światło ekranu, ta jasność ekranu się dostosowuje, czyli ja dokładnie widzę, co rysuję na ekranie, czy jak pracuję, to co się dzieje. Natomiast z drugiej strony sam tryb studio, czyli taki tryb, w którym ta podkładka jest osadzona bardzo nisko, spójrzcie, że ona, możemy ją wyginać właśnie tak, że ona leży, ale z drugiej strony tak, że ten laptop idealnie nadaje się do konsumowania treści, na przykład do oglądania wideo, czy filmów, czy do rozrywki. Więc to są te dwa tryby, które dotyczą samego tabletu, ale oprócz tego jeszcze, i to jest myślę, że dość istotne z perspektywy osoby, która prowadzi biznes, mamy do tego jeszcze szereg akcesorii. Fakt, że taka klawiatura trochę kosztuje, bo rzeczywiście trzeba ją dokupić dodatkowo, ale powiem Wam szczerze, że ja już jestem w niej zakochana. To jest ukochany, mój ulubiony tryb klawiatury z kilku powodów. Z jednej strony jest przewygodna w użytkowaniu, z drugiej strony ona też jest, po pierwsze jest bardzo wygodna, po drugie jest magnetyczna, czyli mogę ją natychmiastowo odkleić, odczepić od tego tabletu. Mogę też jej używać, czy układać ten tablet na różne sposoby, tak? Czyli mogę korzystać na przykład w ten sposób, że ta klawiatura jest klawiszami w dół. Jest leciutka i to bardzo cenię w całym tym sprzęcie, ponieważ sam laptop waży 770 gram, to jest niewiele w porównaniu do innych też produktów, innych sprzętów w podobnej półce cenowej. A jest bardzo mocny. Jego bateria starcza, no producent pisze, że około 10,5 godziny. Dla mnie ona wystarczy na cały dzień pracy. Rzeczywiście, na jednym ładowaniu. Dodatkowo ma tak zwany tryb szybkiego wybudzenia. Czyli jak na przykład mam zamknięty,
ten komputer i sobie go otwieram i moment, zobaczcie, że moment, on już jest gotowy do pracy. Chwilę, to jest zdecydowanie coś fajnego, jeżeli chodzi o oszczędzanie baterii. Też ma taki wbudowany tryb wstrzymania, czyli jeżeli laptop, jeżeli ten sprzęt, ten komputer czuje, że ja go nie używam, to też ta bateria starczy mi na dłużej. Jest tryb włączony oszczędzania baterii, więc ta bateria wystarczy mi na dłużej. Dla biznesu super, jeżeli ja cenię czas, jeżeli cenię efektywność, jeżeli cenię to, że wystarczy, że na przykład teraz naładuję ten laptop i on mi później działa, to jest cudowne. Cudowny jest też system ładowania, ponieważ mamy tutaj ładowarkę. Nie będę się zagłębiała w szczegóły, ale ja myślę, że ten trik też Was urzecza. To nie jest normalna ładowarka. O nie, nie. Zobaczcie, ona również jest magnetyczna, czyli sama wskakuje w to miejsce. Jest tak zaprojektowana, że bardzo wygodnie, w ogóle wiecie, mogę tak ją wkładać, w ogóle mi nie przeszkadza przy pracy, mimo że jest po prawej stronie, ja jestem osobą praworęczną. Co do jeszcze osób praworęcznych, jedyny taki projektancki minus, jaki tutaj widzę, ja nawet nie powiedziałbym, że to jest minus. To raczej jest plus dla osób leworęcznych. To, że akcesoria, mam tu na myśli Surface Pen, on jest przyczepiany po lewej stronie. I teraz tak, z jednej strony to fajnie, bo tutaj mam ładowarkę, tutaj mam pen. Z drugiej strony nie fajnie, bo muszę po niego sięgać w ten sposób. To jest naprawdę szkopu. Natomiast sam fakt magnetycznego właśnie przylegania do tego długopisu, tego rysiku do ekranu, majstersztyk. Mało tego, to co jeszcze ogromnie mi się podoba, mówiłam Wam, że ja często muszę się przenosić, tak? Czyli muszę się... cenię sobie mobilność. W związku z tym, zobaczcie, jeżeli przenoszę gdzieś, jeżeli nawet wychodzę z mojego biura do kuchni, do salonu, potrzebuję rozprostować się, czy wyjść na chwilę na balkon, łapię ten sprzęt i to, że ten rysik jest z boku, to jest ewidentny plus. Designersko? Genialnie, bo w większości tabletów, które wcześniej widziałam, albo on się znajduje tutaj, albo tutaj. I wtedy nie jest mi aż tak wygodnie, mogę go łatwo strącić, mimo nawet silnych magnesów. O Surface Penie za chwilę, natomiast teraz cały czas skoncentruję się na tym, o czym warto Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o używanie takie do pracy, czyli takie biznesowe podejście do tego sprzętu. Mówiłam Wam o trzech trybach, mówiłam Wam o dobrej baterii. Producent, no właśnie, mi tak wystarczyło na cały dzień, tak 8-9 godzin, to spokojnie wystarczą, a dla mnie tyle absolutnie wystarczy. Podczas ładowania mogę spokojnie na nim również pracować, więc to nie jest problem dla mnie, kiedy jestem na konferencji albo kiedy pracując zdalnie rysuję coś na słuchawkach. Jeżeli chodzi o słuchawki, też mamy tutaj wejście USB-A i USB-C. Spokojnie mogę sobie podłączać ten laptop do rzutnika i wtedy prezentować rzeczy na większym obszarze. Nie potrzebuję żadnych dodatkowych przejściówek, jak jest niestety w tabletach innych firm. To jest duży plus. Poza tym wszyscy już teraz dążą raczej do tego nowego przejścia. No i też do oszczędności. Ok. Ekran, mobilność, rozmiar, to, że nie jest ciężki, to, że ma dedykowane akcesoria, uważam, że jest to super rozwiązanie. Dla takiego przedsiębiorcy jak ja liczy się przede wszystkim wydajność, a wydajność jest hasłem przewodnim sprzętów z rodziny Surface, więc tutaj o to jestem spokojna. Podoba mi się to, że się dostosowuje do mnie, to znaczy, jeżeli na przykład chcę popracować na kolanach, zmieniam po prostu sobie ustawienie tej podkładki i już jest mi dużo wygodniej. Muszę Wam powiedzieć, że odkąd pracuję na tym sprzęcie, a pracuję na nim już 8-9 tygodni, zauważyłam, że dużo mniej boli mnie kręgosłup. To taka moja wewnętrzna obserwacja, bo kiedy pracuję na laptopach położonych płasko, muszę się nad nimi pochylać, często się garbię, a tutaj przez to, że ja dostosowuję sobie kąt pracy przy tym ekranie, no mój kręgosłup jest mi za to zdecydowanie wdzięczny. Biznesowo myślę, że warto również wspomnieć o tym, że tutaj mamy domyślny system Windows i to jest pełny system Windows, więc jeżeli wcześniej pracowaliście na zwykłych laptopach czy zwykłych komputerach z Windowsem, nie będziecie mieli absolutnie żadnych problemów z przerzuceniem się na ten system operacyjny. Co jest piękne, to to, że tutaj korzystając z całego pakietu możemy swobodnie sobie przeskakiwać między różnymi już znanymi nam też
programami. Co ciekawe, na przykład, co mi się bardzo podoba, w Wordzie dzięki temu długopisowi możemy podpisywać dokumenty. Jest taka aplikacja, która pozwala nam automatycznie dzięki temu rysikowi podpisywać dokumenty. Jeżeli chodzi o sam rysik, to też dwie rzeczy jeszcze. Chciałam Wam się przyznać do jednej rzeczy i opowiedzieć o drugiej. Może najpierw się przyznam. No, bo to będzie dla mnie takie... O jakości wykonania tego sprzętu świadczy chociażby to, że podczas pierwszego tygodnia albo dwóch tygodni użytkowania miałam wypadek. Kiedy przechodziłam obok balkonu, potknęłam się, trzymając w ręku właśnie ten Surface Pen i on mało, że mi wypadł z ręki, spadł przez balkon, znaczy spadł na kamienny balkon, wystoczył się i spadł z pierwszego piętra. I przeżył. Następnego dnia rysowałam konferencję na żywo i mimo, że tutaj na samym końcu obłamał mi się kawałek plasticzka, to ten rysik cały czas fantastycznie działa. Ja oczywiście później kupiłam sobie też nowy, drugi taki rysik, żeby mieć spokojnie do pracy, także z czystym sumieniem, żeby nic mi się gdzieś tam backupowo nie wysypało. Ale byłam zdziwiona, zaskoczona, że sprzęt, który spada mi na beton z pierwszego piętra, nadal spokojnie funkcjonuje, nadal spokojnie mogę nim rysować. Jeżeli chodzi o ten rysik, to mam mnóstwo ukrytych takich, mam mnóstwo dodatkowych funkcji i o tych samych funkcjach można by było zrobić kolejne co najmniej trzy filmy. Na przykład to, że kliknięcie nim kilkukrotne uruchamia inne aplikacje. Możemy sobie na przykład tak zaprogramować ten rysik, że jeżeli dwa razy klikniemy, to wtedy na przykład otwierają nam się szkicowniki albo karty, takie memo karty, takie, na których zapisujemy różne rzeczy. To, co być może przez niektórych może być zauważone żalnym minusem pracy takiego piórka, jest to, że jeżeli na przykład chcemy zrobić prostą linię, to będziemy posuwać właśnie ten rysik powoli, to ta linia nie będzie taka idealnie prosta. Jest to w pewnym sensie minus dla osób, które być może nie ogarniają, nie znają... O, widzicie, bo tak robię prostą linię, ale jednak nawet jak się staram robić prosto, to nie wychodzi. No, z tym da się sobie poradzić. Są takie specjalne narzędzia, które ułatwiają nam robienie prostych kresek, nawet powoli, nawet jeżeli chcemy to zrobić bardzo, bardzo powoli. Czyli zobaczcie, teraz znowu rysuję sobie powoli i już wychodzi mi idealnie prosta kreska. Jeżeli chodzi w ogóle o to, w czym rysować. Niewątpliwym atutem również też tego sprzętu jest to, że możemy skorzystać z darmowych aplikacji. Tu już dziękujemy Liniko. Ja rysuję sobie w aplikacji Sketchbook. Zaraz Wam też pokażę kilka rzeczy takich fajnych właśnie w tej aplikacji. No, się pisze tak. Sketch, jak Sketchnoting, Sketch i Book. Jest to darmowy program z pakietu Adobe Sketchbook i ma w sobie tak dużo fantastycznych funkcji, które mnie mocno zaskoczyły. Ja wcześniej pracowałam na innych programach. Zajęło mi 3 dni nauczenie się w miarę ogarniania tego programu na tyle, że mogę teraz robić notatki na żywo. To chciałam Wam powiedzieć właśnie o penie. I może teraz właśnie, czyli tak, podsumowując, dla biznesu wydajność, programy, to, że mogę sobie robić notatki, zapisywać te notatki, to, że mam doczepianą klawiaturę, różne tryby, to są takie najważniejsze rzeczy, które dla mnie jako dla przedsiębiorcy są ważne, plus jeszcze ta mobilność i bateria. Nie wspominając o procesorach, nie wspominając o tych wszystkich pamięciach, może pamięć, pamięć jest fajna. Mamy tutaj porty do kart pamięci, czyli nawet jeżeli wykupimy sobie taki model, który jest tańszy, ma mniejszą pamięć, to możemy sobie tą pamięć powiększyć. Nie musimy inwestować od razu w te najmocniejsze programy. Jeżeli chodzi też o prowadzenie biznesu, takiego też twórczego, to spokojnie programy do montażu Adobe Premiere czy do rysowania spokojnie dają radę. Jeżeli chodzi o... No i to wykonanie. Ach, to wykonanie jest cudowne. Jeżeli chodzi zaś o taką perspektywę
twórcy. Czyli teraz przechodzimy już do tych osób, które raczej zajmują się tworzeniem, czyli na przykład tworzeniem filmów, braniem udziału w różnych konferencjach, to w sumie biznesowo też się liczy. Mamy tutaj dwa dalekosiężne mikrofony studyjne, w związku z tym jakość dźwięku, jakość tego, co my słyszymy, czy głośników, czy tego, co nagrywamy, jest fantastyczna. Spokojnie możemy sobie robić tutaj podcasty, nagrywać głos, robić sobie notatki głosowe jak najbardziej. To, co ja z tego osobiście długo nie korzystałam, dopiero od 2 tygodni testuję to, natomiast dzięki temu sprzętowi wpadłam na pomysł, żeby w końcu mieć swój podcast o sketchnotingu. To, co jest świetne i bez wątpienia po prostu fenomenalne, to jest właśnie ten rysik. O, to ta druga cecha, o której chciałam Wam powiedzieć. On jest mięciutki. On jest na tyle mięciutki, już Wam pokazuję to też, że w porównaniu do rysików innych firm, a pracowałam teraz na 4 innych rysikach, to nie jest kawałek plastiku czy stopu metalu, tylko on jest zakończony właśnie taką malutką gąbeczką. To jest materiał bardzo podobny do tej myziatej, przewygodnej klawiatury. Jak widzicie, ona też nie jest taka sama z takiego już plastiku, tylko ona jest właśnie taka delikatna, myziata. I dzięki temu, kiedy dotykam ekranu bez żadnych lagów, to znaczy bez żadnych opóźnień, a to też jest super, nie mam wrażenia takiego pisania plastikiem po ekranie, tak jak w przypadku innych rysików. Do tego trzeba się przyzwyczaić. To nie jest naturalne uczucie, jeżeli takim stukamy w szkło takim rysikiem. Tutaj ewidentnie, jeżeli chodzi też o rozmiar, spójrzcie, przecież to jest rozmiar bardzo zbliżony do rozmiaru, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Jest troszkę cięższe to pióro niż inne rysiki. Ja postrzegam to jako plus, dzięki temu mam stabilniejszą rękę przy rysowaniu. Więc jeżeli chodzi o sam pomysł na stworzenie właśnie takiego rysika, myślę, że jest... No to jest chyba mój ulubiony rysik ze wszystkich. Umiejscowienie tego magnetycznego zaczepu, czy właśnie wielofunkcyjnego przycisku, tego, że mogę też intuicyjnie, zobaczcie, nawet ścierać. To takie proste, żeby zamieścić tutaj funkcję ścierania tylną gumką przy robieniu notatek, może nie przy rysowaniu takim drobiazgowym, czy na przykład wektorowym, ale przy robieniu właśnie takich prostych poprawek przy notatkach do szkoły czy na studia, myślę, że się spokojnie będzie sprawdzał. Żałuję, że nie miałam tego sprzętu, kiedy jeszcze studiowałam. Myślę, że moja nauka byłaby dużo przyjemniejsza i dużo prostsza. Dobra, a co jeszcze, jeżeli chodzi o twórców? Powiedziałam Wam wcześniej o tym programie Sketchbook od Autodesk. Jest darmowy, to jest bardzo fajna opcja dla osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z rysowaniem. Bardzo naturalna praca z rysikiem. Rysik, no niestety, trzeba go dokupić. On kosztuje około 400 zł. Natomiast występuje w różnych kolorach. Same akcesoria też możemy sobie dokupować w różnych kolorach. Ta makowa czerwień jest według mnie najpiękniejsza i od razu mnie uwiodła. Mówiłam Wam o tym trybie do rysowania, tak zwany ten tryb studio. Czyli jeżeli on sobie tak leży, to jest to optymalny, zresztą mogę sobie na przykład, żeby leżał trochę mniej płasko, bo to jest dla mnie optymalny sposób na tworzenie grafik. Oprócz tego, że sam program bardzo dużo nam podpowiada i właściwie to połowę roboty robi sobie za nas. Kiedy rysuję, mówiłam Wam wcześniej o tym, że nie mam poczucia, że jest jakiś lag, to znaczy nie widzę takiego opóźnienia dużego w tym, jak pracuję. Jeżeli bateria już jest na wykończeniu, to zauważyłam, że pojawia się delikatne opóźnienie, ale to uważam, że nie jest problemem, po prostu podładowanie, doładowanie tego sprzętu i tyle. Jeżeli chodzi o to, co możemy robić nawet w tym programie, to co mnie ujmuje ogromnie, to jest paleta kopików. Kopiki to jest taka marka, firma, jedna chyba z najdroższych markerów na świecie i my bez kupowania tych markerów, my możemy sobie korzystać z całej tej palety, która jest dostępna, czyli mogę sobie po prostu powybierać sobie kolory, które mnie interesują i na nich operować. Jeżeli chodzi o odwzorowanie efektu markera na ekranie, to jest lepsze niż w oryginale. Serio. Mam te oryginalne kopiki i wiem, jak one zachowują się na papierze.
I bardziej mi się podoba, serio, bardziej mi się podoba to, co one wyprawiają tutaj w programie z tymi pędzlami wirtualnymi, niż tak na żywo. To, co też zachwyciło moich odbiorców, kiedy im prezentowałam ten sprzęt, to, że my możemy sobie nie tylko komponować własne zestawy pędzli, ale możemy sobie ściągać już różne, gotowe, zobaczcie, jak dużo mamy gotowych palet dostosowanych do tworzenia w różnym stylu. I moim ulubionym, ukochanym, jest zdecydowanie, zaraz Wam pokażę, rysowanie ognia. Nie musimy tego zapisywać. Fakt, że musimy się troszkę przyzwyczaić do rysowania w tym programie, bo to tak jak wszystkiego, też od razu nie potrafiliśmy chodzić, prawda? W związku z tym, myślę, że tutaj po prostu kwestia jest tego, żeby się do tego przyzwyczaić. I moje dwa ulubione efekty. Jeden to jest efekt malowania neonami, tylko bym musiała tutaj zmienić sobie kolor na jakiś taki ewidentnie jaśniutki. I w przypadku bardzo zaawansowanych pędzli i słabej baterii, zobaczcie, chciałam Wam specjalnie pokazać przy słabej baterii, jak to wygląda. Czyli jeżeli mam niedoładowany ten tablet, to troszkę wolniej mi działa. Ale mogę, nawet nie będąc profesjonalnym grafikiem, tworzyć grafiki, które robią wrażenie. Teraz podłączymy sobie. Myślę, że będziesz bardziej z tego zadowolony, maluszku. Natomiast, i od razu troszkę tam pojaśniał. Widzicie? Teraz już nie ma tego laga. Już normalnie mogę rysować. Z takich fajnych rzeczy, które też tutaj odkryłam, które za darmo można sobie pobierać z pakietu pędzli, to też jest malowanie ogniem. Także to wystarczy się tym troszkę dłużej pobawić. Ale no, powiem Wam, że ja w żadnym programie, w którym do tej pory pracowałam, nie widziałam aż tak intuicyjnych, ułatwiających pracę rzeczy. Kilka pociągnięć i zobaczcie, już mam coś, co wygląda no niemalże jak naturalne, prawdziwe ognisko. No jeszcze można się oczywiście pobawić, tak? Żeby tutaj jeszcze jakiś iskry zrobić czy coś. Ale zobaczcie, ile mi to zajęło. Kilka sekund. I dużym atutem pracy właśnie odkrywania tego z perspektywy sketchnotera, czyli osoby, która wykonuje takie notatki wizualne jak ja, albo osoby, która robi takie notatki podczas spotkań biznesowych, podczas wykładów, podczas szkoleń, jest to, że to naprawdę sprawia radochę. Poza tym nasz mózg się cieszy, kiedy rysujemy i więcej zapamiętujemy, kiedy słuchając jakiegoś wykładu, również sobie bazgrzemy. Chociażby to były na przykład takie proste wzorki. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o twórcę. Ile czasu mija, zanim mam jakiś pomysł, a przeniosę go tutaj? Błyskawicznie. Często jest tak, że to, co mi wychodzi rysując, jest lepsze od tego, co wymyśliłam. Dzięki temu, że mamy tutaj taki bogaty zasób narzędzi, czyli ja mogę sobie wymyślić, że na przykład chciałabym narysować przedsiębiorcę, ale tutaj ręka sama mi płynie i to nie jest tak, że ja już jestem, wiecie, od lat to robię i tak dalej. Po prostu znając pewne proste triki na robienie notatek wizualnych, przy zastosowaniu sprzętu takiego ja mam więcej możliwości, ponieważ mogę na przykład sobie dodawać tutaj różne warstwy. Warstwy to tak jakby były przezroczyste kartki, na których ja rysuję nowe rzeczy i później część z tych warstw mogę sobie poukrywać. Czyli jeżeli na przykład bym na kolejnej warstwie, na tej warstwie, tak, na tej warstwie sobie narysowała inne rzeczy, a później bym ukryła tą warstwę, albo to wszystko, co na niej narysowałam, znika. Albo na przykład mogę sobie zmieniać tutaj przezroczystość tej warstwy. Ja wiem, że mogą mnie oglądać osoby, które wcześniej już rysowały, więc dla Was to nie jest nic nowego, tak na tabletach, ale prawdopodobnie mogą też to widzieć osoby, które wcześniej nie rysowały, więc to może być fajne. Czyli tak, to co ceni twórca, jeżeli chodzi o ten sprzęt, to jest komfort tworzenia, wykonanie, tryb studio, który jest cudny, to, że szybko się ładuje, bo bardzo szybko się ładuje ten tablet, to, że ma wbudowane programy, które są intuicyjne, proste i dają świetne efekty, to, że mogę łatwo go przenosić, jest bardzo mobilny i to, że kręgosłup nie boli. To też jest duży plus. Przełączanie między aplikacjami jest również fantastyczne. Zobaczcie, wystarczy go delikatnie podotykać. Już tu się dzieją rzeczy. Pióra używam jak myszkę. Też, bo to nie musi być też dla Was oczywiste. Więc w połączeniu jeszcze z tą cudowną, najlepszą na świecie klawiaturą, którą, no nie wiem, no, po prostu ona po trasu krzyczała, że chce być moja. Hej! Myślę, że jest to opcja, którą warto rozważyć, jeżeli szukacie narzędzia z jednej strony biznesowego, z drugiej strony takiego, który pozwoli Wam na rozwój, także taki twórczy, kreatywny.
Jego cena zależy od tego, co ma w środku, czyli widziałam na chwilę obecną, czyli na czerwiec 2020, on potrafi kosztować od 3,5 tysiąca do 10 tysięcy w zależności od tego, co ma w środku, czyli to jest, czy to jest i5, czy i7, czy jaka to jest wielka pamięć. Ja mam model 8 giga i 256 też pamięci, w związku z tym to absolutnie mi wystarcza i myślę, że nie zapełniłabym tego jeszcze przez kolejne pół roku codziennego robienia notatek. Poza tym te notatki zawsze można eksportować do OneDrive'a, czyli do takiego do chmury, więc... Podsumowując, jeżeli miałabym powiedzieć Wam, jakie są plusy i jakie są minusy tego urządzenia, to myślę, żebym to zrobiła w taki sposób. Minusy. Zacznijmy od minusów. Zastanawiam się, czy tutaj w ogóle wpisać tą cenę, bo uważam, że na taki sprzęt 3,5 tysiąca złotych, no z jednej strony to jest dużo, ale z drugiej strony to daje nam duże możliwości, jeżeli... zrobi się na tym konkretne, dobre notatki, to ten sprzęt zwraca się po 3-4 notatkach. I myślę o takich notatkach typu sketchnoting, takiego myślenia wizualnego. Jeżeli chodzi o też wykonanie, to ja wiem, że dobre wykonanie ono musi kosztować. To nie jest tak, że za plastik będzie... To nie jest plastik, to jest naprawdę najwyższa półka, jeżeli chodzi o jakość wykonania. To jest produkt... Ja patrzę na to jak na produkt premium, w związku z tym też jak pytałam o opinię o tym produkcie wcześniej, to mówię, a bo to jest taka najwyższa półka, więc no to spokojnie sobie potestujesz. Więc no to musi kosztować, więc wcale się nie dziwię, że to może kosztować nawet do 10 tysięcy. Jeżeli ma służyć na lata, no to za to trzeba też zapłacić. Czy ta prosta kreska jest dużym minusem, którą Wam pokazywałam wcześniej? Według mnie nie. Jeżeli mamy tutaj opcję linijki, która nam ułatwia robienie prostych kresek, zresztą umówmy się, w notatkach do użytku takiego codziennego przy nauce, przy rozwoju, przy robieniu notatki ze spotkań, proste kreski nie mają aż takiego wielkiego znaczenia. Jednak uczciwie chcę Wam zaanonsować, że jeżeli będziecie bardzo wolno robić te kreski, to one nie zawsze Wam wyjdą proste, może rzadko wyjdą Wam proste. I dla mnie osobiście to też było trudne, dłuższe opanowanie pędzli. To znaczy ja wcześniej pracowałam na zupełnie innych programach i miałam trudność w przerzuceniu się na te pędzle. Z jednej strony przyjemność, no bo odkrywam coś nowego, ale trudność, bo byłam przyzwyczajona już do pewnych pędzli, bo ja wcześniej pracowałam głównie w programie Procreate. I znalezienie sobie odpowiedników u mnie spełzło na panewce. To znaczy nie potrafię znaleźć odpowiedników tych pędzli, będę sama musiała je sobie stworzyć albo pościągać. Myślę, że to jest kwestia taka, że jeżeli wcześniej rysowaliście na przykład w programie Procreate, a teraz chcecie się przerzucić na Sketchbook, to Wam to może trochę zająć czasu. Ja przyłapuję się na tym, że używam skrótów klawiszowych nie do tego tabletu, czyli moje nawyki jednak są silniejsze, więc chcąc cofnąć, to przyciskam dwa razy zamiast używać skrótów do tego programu. Myślę, że jednak to jest do przejścia. Jeżeli chodzi zaś o plusy tego urządzenia, rozmiar. Ja nie sądziłam, wydawało mi się, że 12,9 to jest idealny rozmiar. Ale później, jak zaczęłam sobie więcej podróżować właśnie z tym sprzętem, to zdałam sobie sprawę, że wygodniej jest mi to spakować i gdzieś zabrać, niż ten mój nieco większy, zobaczcie, tylko nieco większy poprzedni tablet. W związku z tym ten rozmiar uważam, że warto wpisać to na plus, podobnie jak bateria. Moje obecne tablety, na których wcześniej rysowałam, nie wytrzymywały tak długo. Myślę, że to jest niewątpliwie fajne. Wykonanie, o tym mówiłam, podstawka. Tak, ta podstawka i akcesoria, przez akcesoria myślę właśnie o Fuse i o klawiaturze Type Cover. Miałam przez moment okazję również patrzeć na... mieć myszkę, ale o myszce Wam dużo nie powiem. Wiem, że się sprawdza, chociaż bywa trochę głośna, ale jest ok. Natomiast jest precyzyjna. Natomiast jeżeli chodzi o tą podstawkę, mistrzostwo. I testowałam już Pro X, wersję Pro X, testowałam to. Uważam, że właśnie te podstawki są niewątpliwym atutem i pięknym, takim stylowym dodatkiem do tego typu komputerów. Więc to są moje opinie. Jestem ciekawa, która z tych rzeczy jest dla Was najistotniejsza. Możecie dać mi znać w komentarzu, czy taka recenzja w ogóle też Wam się podobała. To był Surface Pro 7. To była moja w ogóle pierwsza recenzja takiego sprzętu, więc no ogromny stres, ale też chcę być
w stosunku do Was uczciwa. I ja przetestowałam ten sprzęt, robiłam na nim konferencję, używałam mikrofonów, używałam kamery, spokojnie, jakość kamery jest zadowalająca. Więc chcę się z Wami podzielić tymi swoimi obserwacjami. Więc jeżeli Wam się to podobało, no to dajcie mi o tym znać. Możecie dać mi znać w komentarzem. Jeżeli nie subskrybujecie, subskrybujcie. A jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze pytania dotyczące tego sprzętu bądź porównania tego sprzętu z innymi, koniecznie również o tym napiszcie. Trzymajcie się dzielnie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.